Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Gabryś, witam was w kolejnym vlogu na kanale. Jak widzicie, jadę gruzem, a to oznacza akcja Grubera Vanco. Jedziemy sobie, słuchajcie, na Dziadkowe, to a tam, gdzie w poprzednim filmie zbierałem belki. No bo aktualnie tylko praktycznie tam jest do robienia, no i ewentualnie tutaj, no ale pojadę najpierw tam dalej. Dzisiaj wujo będzie prasował wszystkie pola, więc... Znaczy wszystkie może nie, ale będzie prasował, więc na spokojnie. Dobra, ciśniemy, widzowie. Kureczka wbita i może cisnąć. Dobra, widzowie, na samym wstępie, słuchajcie, możecie oczywiście dać łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Jak ktoś tego nie robi, no, no i my jedziemy, zaraz zajeżdżamy do pola. Belki, jak widzicie, wszystkie podwiezione. Więc spoko. No i co, no, prace podzimne, widzowie, się zaczynają. Czyli, no, coś, co jednak uwielbiam, nie? Nie ma to, jak trochę pogrzebać ziemi. Dobra, tu ciśniemy, ostatnia prosta i jesteśmy. Mamy do zrobienia te dwa kawałki i widzowie, się zastanawiam. A, ty, poczekaj. Bo ja zapomniałem paliwa dolać do gruza. Jakby tu robić te kawałki? Czy robimy jakby po kolei, czy robimy... I wjedziemy sobie, widzowie, tutaj w tamten kawałek. Aha, tylko to jest jakaś deska, to wezmę, wyjdę ją. Stąd wezmę. Wezmę deskę, stąd przesunę. Co, no jakoś jedziemy, bo tam ta pole to jest taka L-ka, plus jeszcze tutaj widzicie idzie droga, więc to z takiej chłopcie, dobra, dwójką. Napęd się nie włączył? Ciężko ma, widzowie. Więc najwyżej jeszcze raz, widzowie, przejadę później. No i zobaczcie, tutaj to pole komelkę idzie, tak? O to, to zrobimy sobie chyba... Ja nie wiem. Kurde. Albo będę robił tutaj do końca i robimy potem to, albo robimy dotąd, a tu osobno robimy w tą. I tak chyba, widzowie, będzie trzeba zrobić. Tu trzeba będzie jeszcze raz przejechać od tej miedzy. Dobra, jedziemy od tamtej. No, ale gruzik idzie. W sensie, no tą dwójką ciężko miałem. Ja się dziwię trochę, ale zobaczymy. Te późniejsze, bo tam, jak widzieliście, na tym pierwszym przejeździe były trochę zielono było troszkę, ale to może przez to też. Tutaj idzie w miarę.
przejadę tam później, widzowie. No i zobaczcie to, no. Akcja. Grube robanie. Ja tak lubię. Lubię robić tym agregatem, jakby nie patrzeć. To jest, wam powiem, przyjemna robota. To jest, wam powiem, bardzo przyjemna robota. Tylko tu trzeba uważać przy miedzach, jak się jeździ, żeby nie skoszyć miedzy. Całkowicie widzę, że sąsiad tak doorał, że tej miedzy zostało dosłownie troszkę. Z tej strony przynajmniej, z tamtej strony więcej. Ja sobie zrobiłem już kółko, tam dwa zrobiłem, tutaj zrobiłem jeden i tam drugi raz przejechałem jeszcze, nie? Jeżdżę w końcu dwójką tą wolniejszą, bo coś tą dwójką szybszą nie chce iść. A bo ja mówię, że idzie spokojnie. To ja już nie rozumiem. Dobra, wolniejsza dwójeczka. No i ciśniemy. Czemu on nie chce iść, to ja nie wiem. Może ziemia ciężka w sumie, po tych deszczach to też go trochę ubiło ją. Na spokojnie, dwójeczką wolniejszą będę sobie jeździł, jest spoko. Ole gruskowci. No ale ja jak najbardziej lubię taką robotę, fajna jest. To jednak tu szerszy mógłby być. To jest znowu nie do gruza. Nawet nie do rynówki też by nie pociągnęła chyba większego. Dobra, tu do drogi. Jeszcze i do góry. Drogi, tu i bud. O co mu chodzi? Ani się nie kopie, ni nic. Mocy ma mało. Widzowie, turbo trzeba założyć. Dobra, widzowie. Jeszcze w planach mam kilka vlogów. Jeszcze ze 4. Będą jeszcze 4 vlogi. Bez tego. No i z wakacji to by było na tyle. Ewentualnie w sumie z wakacji, Na za miesiąc jak będę na Kiszonkę przyjeżdżał już niecały. Bo jak wszystko było w tym roku wcześniej, no to Kiszonka również będzie wcześniej. Więc jeszcze pod koniec sierpnia planujemy zrobić kukurydzę na Kiszonkę. No to jeszcze wtedy nagram. Nie wiem kiedy widzicie te vlogi. No ja wracam 4 sierpnia, tak? Będę wracał, w niedzielę chyba jest. No i od wtorku, poniedziałku już planuję wrzucać wam jakieś filmy. Będą się pojawiać najprawdopodobniej co jakieś 2-3 dni, raczej to 3. Więc spoko. A zobaczę, czy Buja na mnie nie dzwonił, bo miał dzwonić tam. Miał dzwonić, a nie dzwonił, dobra. No ja sobie tu dojeżdżam do końca, a tamtą część robię w drugą stronę już całą. Myślę, że spoko. O, cyk. Ale wieje dzisiaj, jest to drzwi zamknięte, bo jest zimno. Te jedne niech sobie będą otwarte. Słuchajcie, byłem przed chwilą w domu. Po pierwsze na obiad, a po drugie doleć paliwa. Więc teraz sobie na spokojnie po obiadku przyjechałem, najedzony. Paliwo też dolałem, bo było już mało. No i można robić teraz, widzowie. Tutaj to już dużo nie zostało. Ale tam jest praktycznie drugie tyle. No może nie drugie tyle, ale
trochę tam tego jest. Ale mu ciężko przy tym, nie? Naprawdę, aż dziwne. A, nie mogę zredukować, bo jadę na mniejszym. I do góry. Opuszczamy i w górę. Ale wieje! Ale fajnie, bo jest gorąco dzisiaj. 30 stopni jak nic. Ale idzie. Znaczy nie idzie, ledwo idzie grunt. Wujo generalnie pojechał prasować teraz. Więc fajnie, to od jutra będę mógł znowu szomy wozić. A dzisiaj, no, do końca dnia raczej będę miał gruberowania, bo mam to. I jeszcze jeden kawałek tam, gdzie słomę zbieraliśmy w poprzednim filmie. To jeszcze tam mam dzisiaj do zrobienia. Więc spoko. Dobra, zawrotka, o jeszcze trzeba cofać zawrotką, więc to jest fajnie, bo to jest mniej pola. Tutaj myślę max pół godzinki jeszcze, nawet mniej, ta część będzie gotowa. Nie no, pół godzinki z poprzeczniakami myślę. Cyk do przodu. Zdowie jest awaria. Mianowicie zerwała się śruba tutaj. Trzeba będzie założyć nową. Czy mam? Generalnie powinienem jedną mieć, ale nie wiem czy mam. Jest. O, nie taka. Czy taka? Coś takiego, ale o właśnie, krótsze, takie też. Tu nakrętka jest przeciwskrętna, a ja chyba klucza nie mam też takiego. Jeszcze w środku, czekajcie, jak to jest? W którą dziurę? W tą. Dobra, i nakręcamy tylko. Przeciwskrętnie nie nakręcę tak łatwo. Zobaczę, czy mam klucz. No mam. Ale czekaj, czy to jest, będzie 17? Czy to będzie 19? Pytanie. A nie, to będzie 19. Idziemy nakręcić, tylko... Tak, czy jak ja bym z jednej strony trzymał ją ręką, to by się nakręciło? Oczywiście, że nie. O, tymi kombinerkami. Ja tylko ją tak dokręcę. Tak wiecie, delikatnie. Żeby tylko się trzymała, to nie ma co też aż tak mocno jej zakręcać, żeby tylko nie wyskoczyła. Jak widzicie, wszystkie auto nawet bez nakrętki jest, ale ja sobie wolę tak nakręcić. A jest przeciwskrętna, to na pewno nie wyleci. Later. Znowu widowie. Strzeliła. Klucza. Drzwi se otworzę, bo jest strasznie gorąco. O, ta łapa trochę się dawno urwała, widzę. Trochę cofniemy. E,
ogólnie jeszcze wam powiem, że przepraszam was za taką długą przerwę na kanale, bo jednak od majówki nie było żadnego filmu, więc no to też było dlatego, że był jeden film, no to jest Żywu Dziadka. Ze Żywu Dziadka był film, ale tak to nie było ze względu takiego, że po prostu czasu nawet nie było, nie? Nie przyjeżdżałem tutaj. Ale teraz już trochę czasu jest, więc trochę teraz filmów dostaniecie, potem też trochę dostaniecie, bo jeszcze za niedługo kiszonka, więc akurat będzie max tydzień przerwy z filmami po tych wszystkich vlogach z wakacji i potem się pojawi film z kiszonki na 90%, coś takiego jakoś będzie. No a ja sobie zrobię tą drugą część pola, tam po przyciakiem wszystkie wyrobiłem, więc jak najbardziej spoko. Sama ciśniemy. Znowu widowie strzeliła. No nic, taką wozę. A co ciekawe, wam powiem, że w tym samym to co ja włożyłem, nie wiem. O, zobaczcie. Juk wywaliło. Dobra. Składam widzowie nową. Nie, to są takie duże, bo chyba wuju zostawił sobie takie. No Jezu. A czemu to nie chce pójść? Co w środku zostało? Dobra widzowie, chodziło o to, że tam była już śruba. Ona nakrętka jest. O ty, szmato. Co on się opuścił sam? Dobra, i nakrętka. Dobra, ciśniemy. Aha, tylko tak w miarę do końca, o. Ale praktycznie w tym samym miejscu, bo wcześniej mi się gdzieś tu urwało, tylko że ja nie zauważyłem. Olu, gorąco tu. Dobra, walimy poprzeczniak, ostatni przejazd i będziemy kończyć. Jeśli ja jeszcze na pole jadę, ale film, odcinek będę kończył. Albo nie, dam jedynkę, tą zwykłą. No, dobra, na tym filmie to będzie wszystko. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w kolejnym filmie na kanale. No i co, no na razie, cześć!